Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Procedowana dziś podczas sesji uchwała inicjująca opracowanie Miejskiego Programu Wsparcia Leczenia Niepłodności to wynik licznych apeli kierowanych do suwalskich radnych o podjęcie działań w tym zakresie. Tak uzasadniał ją jeden z wnioskodawców, radny Kamil Klimek. Niniejsza uchwała inicjująca opracowanie Miejskiego Programu Wsparcia Leczenia Niepłodności skierowanego do małżeństw zamieszkujących miasto Suwałki jest wynikiem licznych apeli kierowanych do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach o podjęcie działań w tymże zakresie. W poprzednim tygodniu, gdy niniejszy projekt był opiniowany w poszczególnych komisjach, bardzo dużo na ten temat mówiliśmy na ten temat szczególnie dużo, wtedy też brał udział pan profesor Kurzawa, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Mówiliśmy, jak ten program jest potrzebny, bo problem istnieje, bo problem realnie dotyczy mieszkańców naszego miasta. Bo o tym, że jest to choroba społeczna, powiedziała już na ten temat Światowa Organizacja Zdrowia. W Polsce, szanowni państwo, ten problem próbowano rozwiązać na szczeblu krajowym. I pragnę przypomnieć, że w latach 2013-2016 istniał instrument wsparcia par borykających się z tym problemem. Państwo dofinansowywało leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W wyniku przeprowadzonych badań tego procesu, który miał miejsce w latach 2013-2016 oraz później jeszcze był kontynuowany, to było związane ze specyfiką procedury. W 2018 roku, gdy podsumowano, to okazuje się, że ponad 20 tysięcy osób, młodych Polek, Polaków pojawiło się na świecie. Proszę zwrócić uwagę, jak są to wymierne korzyści. Ten program już nie jest kontynuowany, dlatego wiele polskich samorządów, Częstochowa, Warszawa, Wrocław, ale i Chojnice, czyli większych i mniejszych samorządów, podjęło się tego, aby wyjść naprzeciw temu problemowi mieszkańców i nie tylko dlatego, bo analizują dane demograficzne, ale przede wszystkim dlatego, że dotyczy to ich mieszkańców i od mieszkańców te samorządy nie chcą się odwracać. Być może program budzi kontrowersje, i my jako autorzy tego projektu godzimy się z tym, ale pragnę zwrócić uwagę, że mieszkańcy miasta Suwałk mają różne poglądy. My jako klub, który w nazwie ma Łączy Nas Suwałki, przy wsparciu naszych kolegów z Koalicji Obywatelskiej łączymy wszystkich mieszkańców, nie dzielimy ich, nie dyskryminujemy ze względu na poglądy. Dlatego też podjęliśmy to wyzwanie. Nawiązuję o słowach do słów Kamila Lauryna, który dzisiaj mówi, że często podejmujemy niepopularne decyzje i to jest przykład być może niepopularnej decyzji. Podejmujemy to wyzwanie, żeby zawalczyć o marzenia naszych mieszkańców. A tymi marzeniami, szanowni państwo, jest posiadanie potomstwa, czyli to, co kojarzy się z najlepszymi emocjami, z tymi najbardziej pozytywnymi. Wspomniałem w swojej interpelacji, że słowa Janusza Korczaka, że gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I my jako autorzy tej projektu, tej uchwały, która inicjuje program leczenia niepłodności metodą pozaustrojową, chcemy, żeby w Suwałkach tej radości
było jak najwięcej. I radości wśród rodziców, i radości w szeroko pojętych rodzinach. Zachęcam Państwa do tego bardzo, bardzo gorąco. Apeluję jednocześnie do tego, aby powstrzymać się od komentarzy, które już padły podczas komisji. Myślę, że to, co najlepsze możemy zrobić dla tego programu, to otoczyć go ciszą, tak żeby szybko został opracowany, żeby nie dzielić mieszkańców naszego miasta, tylko to, co jeszcze raz podkreśliłem, żeby ich łączyć. W wielu miejscach rozwiązanie w postaci wsparcia w finansowaniu procedury in vitro funkcjonuje i przynosi oczekiwane efekty. Mówił o tym podczas dzisiejszych obrad ekspert, konsultant medyczny zaproszony przez Radę do udziału w posiedzeniu profesor Rafał Kurzawa, który przedstawił radnym również twarde, medyczne dane o bezpieczeństwie i efektywności metody. Przeciwnicy in vitro podnoszą, że jest to metoda na skróty i najogólniej rzecz biorąc kłóci się z kanonami obowiązującymi w Kościele katolickim. Ten podnosi kwestię dotykającą etycznego wymiaru procedury i wysuwa argument, że podczas jej realizacji ginie wiele zarodków powstałych na skutek pozaustrojowego zapłodnienia. Współczesna medycyna natomiast stoi na stanowisku, że metoda zapłodnienia in vitro jest metodą przez nią uznaną i etyczną, która, realizowana pod ścisłym nadzorem, pozwala rozwiązać problem bezdzietności u par chcących mieć potomstwo. Według danych WHO problemem dotkniętym jest od 60 do 80 milionów par na świecie. Suwałki również nie są od tego wolne. W około 70-tysięcznej populacji mieszkańców Suwałk szacuje się, że zmaga się z nim od 2200 do 2750 par. Według wnioskodawców w Suwałkach liczba osób wymagających leczenia metodą in vitro wynosi około 44-55 par rocznie. Jeśli wziąć pod uwagę dane Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, wskazujące, że tylko połowa niepłodnych par decyduje się na rozpoczęcie procedury, można uznać, że w Suwałkach takim leczeniem może być zainteresowanych około 22-28 par rocznie. Program ma, według założeń wnioskodawców, wesprzeć 20 par rocznie. Wartość pomocy oszacowano na 8 tysięcy złotych na parę. Dysonans pomiędzy opiniami środowisk katolickich i medycznych znalazł również odzwierciedlenie podczas dzisiejszej sesji, ale także podczas posiedzeń komisji opiniujących projekt. Jedna z nich nie wypracowała stanowiska w tej sprawie. Ostatecznie Rada głosami 13 za, 9 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad programem dofinansowania. Szeroką relację z obrad nad tym tematem pokażemy na naszej antenie w najbliższy piątek.